Szukasz dobrych terenów do zainwestowania? Rozejrzyj się w Knurowie. Miasto ma bowiem do sprzedania 3 działki przy ulicy Dworcowej, zaraz przy zjeździe na autostradę. Są niezwykle atrakcyjne, zachęcają knurowscy urzędnicy. Przetarg na ich zbycie ma się odbyć w listopadzie. To właśnie te tereny przy ulicy Dworcowej chce sprzedać Urząd Miasta w Knurowie. Są to 3 niezabudowane działki o łącznej powierzchni ponad 16 tysięcy metrów kwadratowych. Są to 3 działki o planie prostokąta. Każda z nich liczy po około pół hektara. W przetargu ustaliliśmy warunki, które umożliwiają inwestorowi nabycie zarówno jednej wybranej, czy też wszystkich 3 działek, bądź też 2. Za metr kwadratowy każdej z działek trzeba będzie zapłacić 109 zł. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczone są podtereny zabudowy usługowo-produkcyjnej, w tym podtereny z możliwością rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 metrów kwadratowych. Czy to oznacza, że w tym miejscu powstanie kolejny hipermarket? Istnieje dużo już obiektów o takim charakterze typowo handlowym. Chcielibyśmy inwestora, który zaproponuje mieszkańcom i nam jako gminie możliwość tworzenia miejsc pracy pod produkcję, czyli mówiąc wprost zakład produkcyjny. Oczywiście z uwzględnieniem faktu, że te tereny sąsiadują z zabudową mieszkaniową. Właśnie ze względu na bliskie sąsiedztwo domów urzędnicy zastrzegli, że inwestycja nie może znacząco oddziaływać na środowisko. Ponadto inwestor nie będzie mógł instalować urządzeń, które wytwarzają hałas ponad normę. Tak poza tym urzędnicy z otwartymi ramionami powitają każdego przedsiębiorcę, który stworzy tutaj zakład pracy. Wpierw jednak muszą go do tego zachęcić. Najskuteczniejszym wabikiem jest zapewne samo położenie. Jest to bardziej propozycja dla lokalnych inwestorów, którzy myślą czy szukają terenu dobrze skomunikowanego, nie położonego zbyt daleko od centrów miast i który też ma dostęp do sieci uzbrojenia. Nie jest to teren w otwartym, szczerym polu, jest to działka położona bezpośrednio przy ulicy Dworcowej z dostępem do sieci energetycznej i wodociągowej. Dlaczego właśnie głównie lokalni inwestorzy są tutaj brani pod uwagę? Zdajemy sobie sprawę z konkurencji, jaką mamy ze strony Gierałtowic czy Gliwic, które też mają atrakcyjne tereny inwestycyjne, tłumaczy Krzysztof Stryczek z Knurowskiego Urzędu. Ile trzeba mieć pieniędzy, by kupić działkę? Ceny kształtują się od 540 tysięcy zł do 650 tysięcy zł netto. Do tego oczywiście trzeba jeszcze doliczyć należny podatek VAT. Dodajmy, że przeznaczone na zbycie działki użytkowane były w poprzednich latach jako baza sprzętowa podczas budowy węzła autostradowego Knurów. Przetarg ma się odbyć 25 listopada.